Hej, cześć, siemano, witajcie moi drodzy, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcinek przygód drużyny B. Jest ze mną oczywiście Mr. Bowo. Cześć, cześć. Jest ze mną oczywiście Wolnar. No siemano. I w ogóle siemaneczko. No i moi drodzy, na samym początku musimy was prosić o to, abyście zostawili koniecznie łapkę w górę, ponieważ po ostatnimi filmami tych łapek w górę jest mniej, także fajnie by było, jakbyście tą łapkę w górę zostawili. Jak zostawicie łapkę w górę, to Wolnar dla was zatańczy. Zatańczysz dla naszych widzów. No i moi drodzy, tak, w tym odcinku będziemy walczyć z wielkim smokiem, który znajduje się w jaskini. Bo gdzie ty jesteś, powiedz ty mi? Ja na górze. A, tam. A właśnie, moi drodzy, wracając jeszcze, zapraszam na Discorda, to jest jedna rzecz, a kolejna rzecz, żeby już nie przedłużać i nie zanudzać, to musimy wam pokazać ekspiarkę, którą zrobił Bowo, także zapraszam, tutaj jest wejście. Włączę w ogóle. Ty włącz ekspiarkę. Jest włączona i już lecą moby, nie? Chodź. Dobra, także wbijamy na dół i tu jest nasza ekspiarka. Tutaj wszystko fajnie to wygląda. Zobaczcie, co tutaj się dzieje, aż cały serwer laguje. Tutaj mopki nam z góry spadają, no i sobie możemy na tych mopkach bić level. Także taka spoczko ekspiareczka. Nie, chłopaki? I w ogóle... Ej, w ogóle nam się tutaj żaby zrespiły, nie? O, i też idziemy na górę. Właśnie, tutaj jest taka fajna drabinka, która, po której można tak szybko się wspinać. Ja nie mogę. Ej, jak wam ta działa? Puść W. Tylko skieruj myszkę do góry. Aha, no właśnie, jak puszczę literkę W, no to zobaczcie, wtedy szybciej po tej drabinie się wchodzi, jak się patrzy w górę. Dałeś mu rękawiczki, Bobo? Także spoko, dawaj, daj te rękawiczki. Dobra, mamy... Co to jest w ogóle, kurczę? Rękawice, ja mam złote jakieś. To takie bokserskie jakieś? Czy no, co to jest? Coś, a gdzie mam je ubrać w ogóle? Jak otworzysz ekwipunek, to tam masz taką chmurkę po twojej lewej stronie. No mam. Masz tą chmurkę i tam masz miejsce na rękawiczki. Aha, nice, dobra, mamy rękawiczki, mamy super okularki, także moi drodzy, idziemy zabić naszego smoka. No i zobaczcie, moi drodzy, tam pod ziemią jest smok, zaraz zobaczycie, jaki to jest mega, i tutaj jest wejście do naszego smoka, ja sobie tutaj zrobiłem takie wejście do smoka tędy, także zapraszam panowie, proszę, Wolnar. Bowo, wbijamy Aj, po drabince. Tu jest drabinka, także wszystko pod kontrolą, wszystko bezpiecznie, panowie. Bo to ten smok, nie? Pilnuje tego złota. No i tak, w tym kierunku, tam Wolnar nie już, wracaj tutaj. W tym kierunku musimy się kopać i tutaj się do naszego smoka dostaniemy. Zobaczcie, tutaj już widać, że to jest jego pieczara. No to weź sobie daj ten. A ty, Julianie, nie wejdziesz? Duży naraz, pełno... No to weź, kopnij, no. Tylko czekaj, kopnąłeś. Dobra, Aj, Wolnar jest. Mamy diaksy i uwaga. Czekajcie, pochodnie. Czekajcie, zobaczcie, ten smok chyba śpi. Ten smok chyba śpi, także ja go nie widzę w ogóle. Widzicie go? No jest tam. Ja go prawie jest nie widzę. Po prostu. Dobra, na razie się, ej, nie zabijajmy go jeszcze, pozakradajmy się i na razie skrzynki po ten, po otwierajmy, zobaczmy, co on tu ma. Ale jest dużo diaksów, ja je biorę wszystkie. Dobrze. Ja mam potem tutaj... Potem do skrzynki znowu ci je zabiorę. Jaki złodziej. Dobra, zbierajcie złoto, okradnijmy na razie tego smoka. Dobra, on jest jakiś śpiący. Śpiący? Ale śpi cały czas? No. Dobra, to na razie pootwierajmy wszystkie skrzynki jego. Chyba się obudził, co? Ajajaj. Ale nie bije. Chyba się obudził, dopiero nas zacznie bić. Ja widzę. No ja to samo, on jest ciemny, Night Vision trzeba było sobie ogarnąć. Ale dobra. Stopę, czy? Nie, co się dzieje, ja nic nie widzę. Stopę. Nie, ja jakby... O... Aż mi całą gierkę zlagowało, panowie. Ja go nie widzę, chłopaki. Jest tutaj u góry cały czas. Ja Ej, nic czekajcie, nie widzę. Ja sobie złote jabłuszko muszę zjeść. Ja... Ej, on małe zombie robi w ogóle, ja nie? Mam... Ja nic nie widzę. On małe zombiaki robi. Jezu. Mu w ogóle coś życie schodzi, czy nie? Chyba nie, co? Za bardzo mu tego życie nie ucieka. Ale mu też kuku. No nie wiem, trzeba go bić właśnie w ten, chyba dobra, w te nogi. Go. No ja też, dobra, dawajcie go. Życie mu schodzi. Klepiemy. Tak, gra się ja tak, ja też nic nie słyszę. Ja mam przez głową ogień leży. O nie, wyrzuciłem mój miecz. Dobra, chyba umarł, czy nie jeszcze? Ej, koledzy, jest problem, bo spaliłem swój miecz. A tam twój miecz, dawaj go do końca, już umarłem, kurczę. Dobra, jestem z powrotem, on już ma mało życia i w ogóle... Weźcie sobie jakieś potionki, ja mam tutaj takie potionki, którymi rzucam. Ale nie wiem, chłopie, czy one w ogóle do was... Ja kraftuję właśnie miecz. Dolatują. To gdzie ty jesteś? Nie wiem, czy ja mu coś robię? Robisz, bo on...
mało życia już ma, ale on rzuca stary chyba wszystkim, nie? No, nie wiadomo, no też rzuca. Jakimiś, no, jakimiś tymi małymi zombiakami. Czekaj, gdzie on jest? Już ma mało życia, ale on faktycznie jakby próbował wylecieć z tej jaskini w ogóle, nie? Dobra, ja kraftuję miecz, chłopaki. Dobra, czekajcie, ja sobie szybko zjem jabłuszko i ja go zabiję, bo wy widzę za słabi jesteście, panowie. Dobra, mam emeraldowy miecz. Dawaj go. Ja mam zenchantowany emeraldowy miecz i jest z nim ciężko. Dobra, lejemy go, dawajcie. Nie wiem, czy kogoś z was nie uderzę, staram się nie uderzyć was, a także jeśli was bije, to przepraszam, panowie, ale mam takie... On takie spada ziemi, po co? No i znowu, takie ścinki mam, że masakra. Dobra, szkielety. Umarł? Nie, jeszcze nie. Leci w, no, cały czas w górę. On w ogóle wszystkie bloki te rozwala. Nie, tylko on mnie tylko bije, czy co? Bo ja przez cały czas jakby jestem jedzony przez niego chyba. A to on coś ciebie cały czas atakuje, bo nas tak nie atakuje, wiesz? Ja cały czas się palę. Cały czas jestem w... Ale to zabrzmiało. Ja cały czas jestem w płomieniach. Ja też. Ej, chłopaki, bo ja nie wiem, co tu się dzieje, nic nie widzę. Chleb go w końcu umrze. Ja jestem... nie wiem. Ale z niego jest. Będą itemki pewnie, panowie, nie w ogóle. Z niego leci jajo smoka. Jajo smoka? Będziemy mieli smoka? Ej, bo... no. Jest szansa na to, nie zawsze leci. Może nam dropnie, jak się to itemki, które z niego wylecą, nie spalą, to będzie dobrze. Zobaczcie, jak on ogniem, właśnie, kurczy. Trzeba będzie ogień zgasić, dopiero wtedy zebrać itemki, nie? Wolnar, dawaj go różdżką swoją na sztymagu. Nie żyje? Nie żyje, nie żyje, nie żyje. Musimy zgasić ogień najpierw. Dobra, pogaśmy ten ogień i zbierzmy to, co tam ma. Także mam nadzieję, drodzy widzowie, że fajnie się klatki oglądało i dupę smoka w sumie, bo nic więcej tu nie było widać. Zabiliśmy go? Scaly będzie zbroja. A co jeszcze z niego dropnęło? Bo nie wiem, gdzie tej temki są w ogóle. Chyba nie dostaliśmy jajka i nie mamy smoka małego. No nie, lipa. Tu z niego jakieś bloki mi powylatywały, albo to te, co ty rozwalałeś, albo on porozwalał. I co, dostałeś coś z niego, czy nic? No, o, dobra, bo jest więcej rzeczy, szukam. Tutaj tylko szkielet jest na razie. Ja mam milion tych łusek. Aha, bo one się porozsypywały po całej ziemi, tak? Te rzeczy, co z niego dropnęły. Nie, bo jak się, bo trzeba tym... Nie wiem, no może gdzieś jest, ja nic nie widzę, to światła. Ej, ale mieczyk mam mega, nie? Ej, otwierajcie chopy te skrzynki, bo tu są takie itemy. Tu macie legi jak coś, spodnie fajne są. Ej, lepsze niż te mały? Emeraldowe, jaki mały? Jaki taki mały, stary, zobacz jakie bydle. Zobacz jakie bydle to jest, zobacz jaki on ma wielki był łeb. Był większy, chłopie. No nie no, wcześniej jeszcze jak żył, no to tak, ale wiesz, wszystko z niego zlazło, wszystkie jego te, cała szkóra i tak dalej. Dobra, ja ubieram hełmik, bo jest lepszy. Paki. Co masz? Co jeszcze macie? Coś jeszcze macie, czy nie? Czy już tylko złoto można zbierać? To, co tutaj leci z nich? Miałem nietoperza w wiaderku i... A, to są te łuski. Nice. Wow. Miałem nietoperza w tym... W wiaderku. I powiedz mi, co ja mam z tymi łuskami zrobić, bo... No, nie wiem, zbroję sobie. A ile ci z niego wyleciało tych łusek, bo mam ich bardzo dużo. Półtora staka. Kłócisz się ze mną w ogóle? Skąd ty masz taki miecz? Ej. Ten miecz to taki, powiem ci, podejrzany jest. Ja jestem ciekaw, ja skąd ty go masz. Nie, zobacz, jakiś taki kurde, jakby długi. Gdzieś... Długi, ale jakby gdzieś tak, nie wiem, kradziony? Jaki miecz? Kradziony może ze skrzynki Bowo ukradłeś ten mieczek. Jaki miecz? Pule, nie ma, Bowo. Nie ma za co. Ej, jak to zrobiłeś? Rzuciłem perłę. Przeniknąłeś przez bloki. Dobra, drużyna B, powrót do domu. No, na siebie przed tym. Czy to z tamtych smoków poprzednich, co pozabijaliśmy w poprzednim odcinku? Jeśli ktoś nie widział, to oczywiście zapraszam. Co? Chłopaki, czy to bo są... ja nie wiem, gdzie my mieszkamy. No, a ja daj mi parę łusek, bo ci dałem wszystkie, abym sobie zrobił. Już ci daję, już ci daję. Wolnar się nam zgubił w ogóle. Nie? Jesteś? Ktoś mi dał. Wolnar już jest w swojej chatce. A, ty daleko. Tą perłą. Dobra. Także, moi drodzy, mamy tutaj takie fajne zbrojki. Bowo tutaj sobie wystawił. Dobra, na pokaz. Resztę, proszę. Ej, Bowo. No, słucham. Ja bym potrzebował tylko galoty i hełm. Dobra, ty, ole mega, nie? Dobra, legi. Ole mega, teraz będziemy mieli item. Kurde, pany. Dobra, czekajcie, ja jeszcze sobie zrobię ten armor główny i... Ej, bo to ja do ciebie wrzucam do skrzynki te rzeczy, no nie? Zresztą ogromną skrzynię. Ej, chłopaki, mogę wam jeszcze dać łuski, jak chcecie. Chce ktoś łuski? Ej, panowie, teraz jak rangersi jesteśmy, nie? Jacyś, kurczę.
Mega ja mogę wygląda. Być, a nie, bo ja... Ty byś musiał być czarnym rangerem. No właśnie, dawaj. A, bo ty tą zbrojkę sobie ubrać możesz normalnie, nie? Z tego. No. To ja ci mogłem zabrać, po co ja to craftowałem? Mogłem cię okraść po prostu. No bo ja chcę, żeby ładnie wyglądało. Ja mogę być szary. Dobra, to ty będziesz szary, my będziemy czerwone, kurde, ziomy. I się zamieńcie do... O, Wolnar, powiem ci, że w czarnym ci do twarzy. No, no. Dobra, chłopaki, chodźcie, pokażemy naszego stworka, naszego pupilka. O, Henry. Tak, pokażemy naszego Henryka. Wolnar, ty w ogóle widziałeś naszego Henia, czy nie? Tak, widziałem, przed odcinkiem. No, także mamy takiego Henryka. I ten Henryk nam trochę urósł. Ej, czekajcie, rzućmy mu coś do żarcia. Dajcie mu jakiegoś... Może ty będziesz żarciem, nie? Nie. O, dobrze, nakarmy naszego robaczka. A tam jest jeszcze jeden diamenty, w ogóle. Nie? A ten mniejszy jak się nazywa? Nie, nie diamenty. Co ty, diamentami chcesz go karmić? No. Kurde, stary. Będzie rozpieszczony, nie możemy. No mówię, ten mały to kto to jest? Kto chce nazwać tego młodego? Panowie. Ten duży to jest Henryk, a to jest Henryk Junior. Dobra, jest Henryk i Henryk Junior. W ogóle zobaczcie, co tutaj Bowo napisał na tabliczkach. Henryk to kozak, tutaj co jest? Ten drugi mały to dzieciak. Ale to będzie stary, musisz zmienić na tabliczce, że to jest Junior. Dobra, Wolnar, chodź. Jak uciekł się. On ci nie atakuje. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W kolejnych przygodach będziemy zwiedzać zimowe krainy, także trzymajcie się, hej.